Podinspektor Adam Miezianko został komendantem miejskim policji w Suwałkach. Objął stanowisko po Jacku Tarnowskim, który awansował na zastępcę komendanta wojewódzkiego podlaskiej policji i wrócił do Białegostoku. Adam Miezianko karierę zawodową rozpoczął 17 lat temu w Augustowie. Zostałem przyjęty do służby patrolowej w Augustowie i tam były moje pierwsze szlify. Tam poznałem tą jednostkę, jednak urodziłem się w Suwałkach i całe życie mieszkałem w Suwałkach. Znam to miasto, wiem, gdzie są jego tak zwane bolesne miejsca, gdzie trzeba więcej pracy włożyć, żeby ludzie poczuli się bezpiecznie. Ja te elementy, tą swoją wiedzę przełożyłem później na ustawienia służby zewnętrznej. W uroczystym przekazaniu sterów władzy nad Suwalską Komendą udział wziął wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Zmianę na stanowisku określił jako dobrą i nakreślił pokrótce listę obowiązków i oczekiwań nowego szefa suwalskiej policji. Chciałbym więc życzyć, żeby pan co najmniej podtrzymał, ale lepiej, żeby pan rozwinął to, co jest osiągnięciem poprzedniego komendanta w sferze bezpieczeństwa na polu walki z przestępczością kryminalną. Pan komendant Jacek Tarnowski specjalizuje się w sprawach kryminalnych i właśnie kiedy tutaj objął tę funkcję komendanta miejskiego policji, ta dziedzina uzyskała znaczny postęp. Rzeczywiście wskaźniki, które obserwowaliśmy w walce z przestępczością kryminalną, były wyraźnie lepsze. Jak zasygnalizował Zieliński, komendant wkrótce otrzyma wsparcie w postaci dodatkowego oficera do spraw kryminalnych. Kolejne istotne zadanie komendanta to zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ciągu każdej doby nie może być mniej na polskich drogach niż 2000 patroli ruchu drogowego, co oznacza 4000 policjantów w każdej doby. Proszę przeliczyć, ile potrzeba tutaj na terenie działania tej jednostki i utrzymać ten wskaźnik, bo będziemy w całej Polsce to sprawdzać i będziemy to oceniać. Adam Miezianko jest pełen optymizmu. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. To jest właśnie sygnał do działania. Wszystkie elementy, które wymienił pan minister, pan generał, wziąłem sobie bardzo mocno do serca i panie ministrze, panie generale, nie zawiodę i zupełnie pokładamy nadzieję. Pod adresem suwalskiej komendy i jej aktualnego szefa padło wiele ciepłych słów z ust Daniela Kołnierowicza, komendanta podlaskiej policji. Pan komendant jest prewencjuszem, tak zresztą jak ja, stąd też moja ocena pana komendanta była od samego początku taka bardzo, bardzo wnikliwa. Wierzę więc też, że i aspekty o aspektach prewencyjnych nie zapomni, bo to są aspekty bardzo ważne, to są aspekty, przez które się buduje zaufanie do policji. Daniel Kołnierowicz przy tej uroczystej okazji przypomniał, że policja nie pracuje dla statystyk, pracuje, ale dla ludzi i na ich zaufanie, podkreślił.